Siemaneczko, jestem Popiotem Games. Witam Andrzej. Dzień dobry. Jedziemy na minusie 3892. Zaczynamy z minusowego pułapu. Ale mam nadzieję, że w tym odcinku odbijemy się to i to na wiosku. Otwieramy siłownię w siłowniach po roku 2009 do 20, tak patrząc. Racjonalnie sprzętów nawalone, można powiedzieć. Kopnie ciężnicznie. Patrzę ogólnie, że machujemy jeszcze 640 punktów doświadczenia na to, żeby odblokować klub bokserski i zasadem minusowym potrzebne nam jest około 20 tysięcy na koncie, żeby kupić klub bokserski. Na początku odcinka zachęcam sobie dawać kilka komentarzy i życzę miłego oglądania. Dobra, lecimy, bo naprawdę mamy, no, co robić. Weźmy sobie, przygotujmy za czasu sobie jakieś jedzenie, że nam pracownica tutaj też zanim lepiej trochę funkcjonowała, żeby było szybciej. Dobra, napoje są przygotowane, jedzenie też. Tu czekamy do godziny 9. Trochę tak dziwnie ta siłą jest otwarta, no ale to nie jest mój biznes, dosłownie, tylko tak sobie ja ustawiła, więc tak będzie. Dobra, patrzymy teraz, co musimy mieć. Cepę bokserską wykupić, zajęcia grupowe, pilates, ćwiczenia na brzuch, zabawne jazdy na rowerze z grupą ćwiczeniową, ulepszenie ogólnego pięta, którego w ogóle nie mamy, ale nie wiem, jakie prawdy będzie. Prezentacja domu, system głodu i zmęczenia, system wspólnych treningów. To będziemy teraz prawdopodobnie mieli po blokowaniu. No tego zalążka, którym jest klub bokserski na poziomie 7. Nie zobaczymy. Bo ludzie się chyba zaczynają schodzić, jak się nie mylę. Znaczy przynajmniej pracownicy idą hurtowo. Więc mogą sobie jeszcze ćwiczyć. Elegancko, już gościu przecież się zapisać i zobaczymy, czy odkujemy. Członkostwo VIP. A proszę bardzo. Tutaj pan kolega pewnie będzie chciał osobną grupkę. Nie, także VIP będzie chciał. Dobrze. Nam brakuje jeszcze 1500, żeby 1700, żeby się odkuć na zero praktycznie po 20 minutach dnia. Więc nie jest to wcale tragicznie, no może jest zresztą gdzieś te 200 tam 500 euro, nie wiem, GM no nam płacić, więc myślę, że szybko się łatkujemy. Dzisiaj chyba raczej reklamy nie będziemy wywieszać. No i tak brakuje sprzętu online do ilości klientów, można powiedzieć. Naprawdę już nie mam gdzie tego stawiać. Więc trochę jest lipa, można powiedzieć. Ale myślę, że tych sprzętów, które teraz posiadamy, no chyba jest dość wystarczająco, bo każdy ma jakiś tam sprzęt, każdy ma jakąś tam ilość. Czyli bodajże 3 bieżnie, mamy 3, jak to się zwie, obieślarze. Trzy ławki, atlasy, więc tutaj nie ma co się martwić. No ma, on widać, że się odkujemy, bo już dwóch klientów przyszło. Weź. Standardówkę. Proszę bardzo, tutaj będzie pan chciał standardówkę. Więc faktycznie wszystkie 857. Nie wiem, będę mówił dolarów, mimo tego, że nie wiem, jak to jest jaka jest waluta w tej grze. Ale powiedzmy, że 57 dolarów. Jesteśmy tylko na minusie, więc to nie jest wcale jeszcze tak tragicznie. Będę chciał dzisiaj praktycznie nic zainwestowywać, tylko i wyłącznie zarabiać i patrzeć, ile będziemy w stanie zarobić w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy właśnie teraz w minusie, jesteśmy na 13 dolarach zarobku.
Nic tak nie ma. Ale w oczekiwaniu wiadomo odcinku już sporo zainwestować, bo kupiliśmy prysznice, kupiliśmy chyba szafki jeszcze dodatkowe, więc tutaj naprawdę kasy poszło dość sporo w poprzednim odcinku. Ja nawet nie wiem, czy w tym odcinku nie mogę sobie już kupić sauny, tego się zastanawiam. Trzeba będzie zobaczyć. Będą główne sklep. Sprzęty. Czatnie nie. Dekoracje także nie. No właśnie, też powiedzieliśmy przecież. Tak powiem. 4000. Możemy kupić kontrę saunę. Więc jest ciekawie. Kupiliśmy już takie rzeczy właśnie jak wspomniane. Prysznice, kupiliśmy sobie szafy. Więc trochę tego wszystkiego pieniędzy poszło. Gdzie kupimy sauny. Więc powoli, powoli ten biznes się kręci i oby tak było. Teraz muszę pamiętać, że jakieś 5000, 6000 muszę mieć na koncie. By po prostu nie zapomnieć o tym. A spa... Skoro ze spa jest, bo... to trochę nie slipka. Z tego względu, że trzeba będzie chyba poprzestawiać wszystko. Zobaczymy, czy patrząc na to, że tam jest tego zastanawiać, tam to mówi sobie ogólnie wyjść. No to mi na razie chyba nie przeszkadza. Przeszkadzało, no bo tutaj to się zastanawia właśnie nad tym. Nie, to sobie zrobimy tak. Domontujemy. Tak. Napylniaczka. I przeniesiemy sobie tutaj wszystko. Jest. W tą stronę. Z tego względu. Żebyśmy mieli pewność, że do sauny każdy wejdzie. I chyba tam trzeba tak będzie zrobić w damskiej szatni. Żeby na pewno mieć pewność, że definitywnie wszystko będzie dobrze. Tutaj tam kolejną standardówkę. Możemy sobie kupić kolejną saunę. Sauna. Tu i tu chyba sauna raczej nie powinna. Czekajcie, bo to jest męska. Chciałem damskę. Nie tu, nie tu, przepraszam, siłownia. Sauna. Czekajcie, bo coś mi się tu rypło. Jeszcze raz, siłownia, męska, damska. Aha, czyli widać, chyba musiałem mieć dwie sauny. Te dwa razy piłem saunę, czy to się automatycznie jako dwie razy, dwa bierze, czyli męska i damska sauna. Tego nie wiem. A się przekonamy, będziemy musieli sobie tam zainwestować w spa. Powiedzmy. To będzie niska kasa. Standardowy, ale powinno mi starczyć chyba na zakup wspomnianego spa. No i teraz zobaczmy. Czyli ja mam na dwie. Czekajcie, bo to teraz poszło na damską. Czyli męska jeszcze nie poszła. No dobrze, dobrze, dobrze. To jest damska. Uj, uj, on to będzie przykro. Trzeba przestawać wszystko. No trochę jest tutaj ciasnowo. Nie ukrywam. Ale nie jest tak źle, jak mi się wydawało. Teraz tak sobie tu postawmy. Wysuńmy trudeczko. Tutaj tak demontujmy. I budujmy jeszcze raz. Wiadomo, jeśli ktoś tak postawi od razu, to wygrywa.
Można powiedzieć. Ale na razie innej opcji nie ma jak wstawienia. Właśnie. Po prostu to miejsce tam się zniszczyło. My tak spa, ale teraz męskie kosztuje także 4, więc na razie nie mam na to funduszy. Brakuje nam 300. No, praktycznie nic nie brakuje. Dobrze, później tu już właśnie mamy na spa. Więc nieźle. Myszko 14:30 w górze. Więc nie jest tak źle, moim zdaniem. Teraz już wszystko. Na pewno nie będę nic więcej inwestował. Dobra, musimy iść sobie tutaj do naszej kobitki, tak powiem. Wypełnić wszystko. Tutaj to nie wiem. Zamknij siłownię. Napełni. Dobra, napełniło mi jedzenkiem. A tutaj szkoda, że nie mogę wziąć sobie dodatkowych rzeczy, które są. I wypełnił, bo mam trochę wełki punktu. Ale teraz nie wiem, czemu nie mogę sobie wziąć. Uzależnienie od tego, woda, soda. Kamera, wiadomo, że jest potrzebne do naszego pitbullka, który miał być, albo kurna, nie mam. Zawsze jest po zamknięciu siłowni. Zawsze siedzi sobie. A w tym momencie go wcale nie mam. Więc tu się zastanawiam, czemu tak się dzieje. No ale nie mnie tu nikać. Ja mogę sobie dzisiaj. Gdzieś się będę siedział w komputerze. Tak, w realu. I będę sobie czekał na nowych klientów, którzy przyjdą. Ja tylko sobie jeszcze pewności zobaczę. Nie chcę, bo od tego już mam ludzi. Chcę sobie zobaczyć. To był kolejny automat. Na pewno odblokowany. Możesz kupić w sklepie w zakładce dodatki. Nowe miejsce blokowane. Klub bokserski blokowany, znać go w Pawie. Wszystko wiem. Teraz kwestia finansowa. Wiadomo. Ale jeśli mamy ten dodatki basen, to może kupmy ten automat. Automat byśmy musieli gdzieś postawić, gdzieś tutaj chyba na brzegu. Właśnie, tutaj na pewno będzie wyglądał, bo tu jest ten ogólnie ten bacaw i to wszystko, więc myślę, że tu się komponuje jak najbardziej. Teraz tak, rozpocznę pewnie od inwentarza. Kurwa, źle. Jebłem się. I to konkretnie, dobra. Rozpocznij napełnianie. No widzicie, to było tak. Dobra, może starczy. To mam w sumie, bo nie oszukujmy się, więcej rzeczy nie posiadam w automacie. Znaczy do automatu. Trzeba by iść dokupić. Takie właśnie rzeczy. Jak proteinowe ciastka, nie wiem, coś w stylu. Sobie tutaj wziąć. Dzisiaj to napadek. Uch, na Szukowskiej. To wszyscy. No mam, mamy 6500. Pójdziemy sobie dokupić parę rzeczy do naszego tutaj pięknego, można powiedzieć. Czekaj, kup mleko. Woda to nie. Co byśmy mogli tu wziąć jeszcze takiego? Może kawę? Tyle może by nam wystarczy do automatu, nie wiem, zobaczymy. Tu widzę, jeszcze jest na koncie, nie jest to wcale tragiczny wynik, w moim skromnym zdaniem, na pełni. Tak mówi równo, dobra. A to jakieś tam ma ilości. Ogólnie ten automat, który mogę sobie kupić. I to dalej. Dobra, może zobaczymy teraz, ci ludzie teraz są, którzy ogarniają.
temat ustawienia tego wszystkiego, bo naprawdę mi się będzie teraz z zarypą łazić cały czas. Oganiać. Co? Dobra, to jest kolejna pani, która z niską klasą, nie ma problemu, nawet to jest AWK, czyli to będzie miał kredyt niższy, jeżeli wyższy, nawet to nie ma różnicy z nami w grze. W realu podwodnieniu ten biznes trochę inaczej wyglądał. Tak mi się zdaje. A tego nie wiem. Na pewno teraz fajnie wszystko idzie. O koniach napijemnicza. Jak wściekły. No tu nie persona. Jest od 8 poziomu i tutaj jest wszystko. I tak, pod względem zarobków, na znaczy zakup za zatrudnień, nie mam na razie nikogo więcej. Sklep. Nie wiem, po co krzesło basenowe. Ale dobra, jeszcze wracając do naszego domu. Czekaj, gdzie to było? Zapraszam, płytki pamięć, bo to mnie na razie nie interesuje. Gdzieś był siłownia. Sufit. Czekajcie, no jest wkrótce, to może go sobie wybrać. Wszystko poziom 8, to mnie nie interesuje w tym momencie. Recepcja też chyba była od godziny, od pół. No kurde, recepcję możemy sobie unowocześnić. Co my też, ten prestiż raczej było większy. Trochę ciasno. Znaczy, się robić, no, ale nic na to nie poradzę. Witam pana. Pan chce wyprosić sobie wersję VIP naszego karnetu. Więc jak się cieszę. Oczywiście znowu VIP. Sprawdzę, do się umie zaczynać się powoli tutaj spłacać. Dobra. Czy ktoś będzie chciał jeszcze? Nie, nie. Ja sobie pójdę, zobaczę, czy mogę sobie kupić ten klub bokserski. Tylko teraz nie pamiętam, w którym on był miejscu. On gdzieś był na naszym domu. No. Naszym domem. Dobra. No i co, to jest poziom klub bokserski. Dobra. Dobra, teraz jak kurwa z tego wyjść. Grubo. Grubiutko, proszę państwa. Teraz tak, wyjście tu i teraz to jest miejsce drugie. Czekajcie, bo się tu przyszłem. I to jest wyjście, dobra. O, jak się przyszedł. No bo właśnie go. Nie wiem, bo cię zabraliśmy, ale... Nie jest źle, musimy o psa też dbać. Dobra. Próbujmy, pogubiłem się, zaradziłem się. Tutaj do tyłu. Wracamy do siłki. Podoba mi się to ogólnie, że ten... cały tutaj ta otoczka jest bardzo fajnie zrobiona. I naprawdę się fajnie w to gra. Dobra, na jednych tu nie trwamy. To są wydarzenia o 22. Więc musimy poczekać do wydarzenia. Edmundzik. Chodź na chwilę, Edmund. Proszę cię tu. Edmundzik. I wydaj komendę. Poczekaj. Fajnie, nie sobie ten piesek czeka. Raczej tutaj. Bo nikomu nic nie będzie wadził ten pies oczywiście. No my na to nadzieję. Mamy 6 tysięcy. Musimy mieć ogólnie 7. 6 tysięcy tak lekko licząc pewnie na zarobek na naszych tutaj pięknych pracowników. Bo naprawdę tutaj jest 500, 800, to jest 2300, 3800, 3,5, 4900, 5,5 i 100. I mieć ogólnie 600 na to, by pracownicy
Pracownicy po prostu wszystko ogarniali. A ten gościu coś mi tutaj nie pasuje. A to poda ten kręg, co pies. Kurwa. Też powiedziałem. Dobra. Mamy upierdliczać. Siło mi. Ale siadło. Nie wiem, poza to. Dobra. Wszystko jest elegancko. Siło mnie jest zamknięta. Ja sobie napełnię maszyny. Od czasu. Tutaj tak samo, aż nie mam produktu. Dobra. Tutaj zobaczmy, co tym wykupili. Ja się dużo nie wykupili, to jeszcze nie jest tak źle. Więc nie jest źle. Czekam, żeby też wyglądali 12 drugiej. I powinno być elegancko. Nie jest tak źle, jakby się wydawało. Bo ja niestety nie mogę nic sobie tutaj zrobić. Fajnie, powiem szczerze, fajnie się to idzie. Rozgrywa tą gekę. To podobno jak był Cooking Simulator. Tak mi się zdaje. A tak, tak mi się zdaje, że tak tu właśnie. Jest. Gdzież? Mieciu? Mieciu. Kurwa, Mieciu mogę go nazwać chyba. Edmund też pasuje. Idziemy do tyłu. O, może się mogę sobie kupić. Ubożka. To by pasowało. Lecimy. No jest jeszcze nieco ma godzina. Na tumby sobie. Wziąć i... Poczekać na to wydarzenie, które jest wymagane mojej. Tak, z nim pogadać z nikim nie mogę. Pogadać sobie też nie mogę. A, to są... Ej, to są ci sami widownicy, co Carrefour Sale? A tak teraz patrzę, przecież Carrefour Sale jest. No dobra, bo teraz widzę, bo Carrefour Sale chyba dalej się przyszedł. Ten Jimmy Simulator to... Nawet dla mnie, moim uczuciem jest dość dobrą gierką. Naprawdę. No, przychodzi, zarabia. No tu były samochody na zombie, ale ich nie można było kupić. Chyba jakaś aktualizacja zaraz wyszła. O kurwa. A, poszerzę. Będę musiał chyba sobie odpalić Carrefour Sale'a i zobaczyć. To tylko przez to, że jest przez nich wrzucony i tak dalej. Ale fajnie by było, żeby tak już było w końcu. A pięknie zrobiony Carrefour Sale. No chyba tak, to jest chyba tak jako ten wstępny, następniaczek można powiedzieć. Dobra, bo tutaj są coś jakieś zapisy chyba. Hej, jak tam, stawiam na robnika numer telefon. Dobra, przyjmuję zakład. Mogę coś z tym robić? Nie. Przyjmujemy, okej. Okay. Przyjmij zakład. Aha, kurwa, zajebiste. Ej, to może być ciekawe. Bardzo może być ciekawie. Bo na razie widzę, że więcej chyba ludzi nie ma. Więc teraz patrząc, walka rośnie za 7 sekund. No kurwa, zajebiste. Wprawdzie nie mogę. Nie no, mi chodzi. Dobra,
dobra, i zobaczymy. No, szkoda, że ja mogę się sam też osobiście tutaj bić. Ale dostał. No, dawać. Proszę na gołe pięści. Czyli tak, jesteśmy tylko tradycznie bookmacherem, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, żeby z tego coś kwit mieliśmy, zrobiliśmy w ogóle. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, może na tym można sobie poświeżyć. W tym temacie, ale dobra. Za te wydarzenie są 22. Na dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, zostawcie w ogóle komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.